Aha. Konrad i Marcin. Coś mi podpowiada w duchu. Wysyła sygnał, że nie powinienem dzwonić. Gdzie? Teraz do niej, nie? Z pozoru mały detal. Przypomina mi, co między nami jest nie tak. Numer wykręca się sam. Nie powinnaś mnie opierać. Bo jaki sens to miało, odkładam telefon. Mieliśmy coś naprawić, rozbijam o beton. Szkło, złość, ode mnie kipi jak z pieca. Ale tak naprawdę tak. Jestem zły na siebie. To była noc i gwiazdy w tym świetle dobrze wyglądały. Słuchałem Marvin z Rumi, szedłem na przystanek pijany. Idąc rytmem skończonego połączenia, mijałem wszystko z myślą, którą masz w refrenie. Telefon biorę w dłoń, dzwonię do niej. Trzęsą mi się dłonie, bo nie wiem co jej powiedzieć i się boję co odpowie mi i po której stronie będzie cisza. Lubo, bo jest męczy niż, że dochodzi już dzisiaj. Nie powiemy nic, błędy, nie chcę powielić ich. To, że dzwonię, ona jeszcze nie śpi, znaczy w sumie już niewiele dziś. Wtedy słyszałem, że płacze i mówiła, że nie chce rozmawiać wcale z całym światem oprócz mnie. 3 godziny po północy, co z tego? Znowu się pokłóciliśmy o coś. Z kumplem wracałem, chyba coś tam było w mieście. Pytał mnie, czemu ja dalej, czy mam kontakt z byłą jeszcze i tak. Czemu się to do teraz ciągnie? Niewygodne pytania uczą mnie czegoś nowego o mnie. Padał deszcz, zamiast mówić patrzyłem na krople. Gdzieś panorama ulic zabije na dobre mnie kiedyś, ale jeszcze nie teraz, bo w mieście jest melasa. Ona nie powinna była ode mnie odbierać. O nie. 3 godziny po północy, czas, jeśli to pieniądz, jego ceną są wspomnienia. Z pozoru mały detal, mały detal. Przypomina mi, co między nami jest nie tak. Numer wykręca się sam. Nie powinnaś mnie odbierać. Bo jaki sens to miało, odkładam telefon. Mieliśmy coś naprawić, rozbijam o beton. Szkło, złość, ode mnie kipi jak z pieca. Ale tak naprawdę jestem zły na siebie. Miasta, które nigdy nie zasypiają, posnęły tylko jeden. Nie, to pewnie ostatnia nocka w jego celi. Innemu w klubie na śródmieściu płuca rozwalił bas inny bohater, Balicherek ostatni raz. Cipy jakieś robią lekcje albo skipy szafy, bo ich cichy facet jest na wykładzie lub jest w pracy. Nie ma pojęcia, co jest powodem tego, że kobiecie braknie na niego ochoty. Tobie miga dioda w telefonie, chciałby się ujebać, co ona pisała. Coś, co mieściło się w 5 SMS-ach. Nie potrafię ufać, choć poznałam kilku zaradnych ziomów. Kurwa, prawda jednak nie ma ładnych oczu, ale chcę do ciebie, myśl o tobie. Zabiera dech i zabieram się do ciebie na noc, będzie jak back in the days. Po winie odwiedzimy parę mega miejsc, u ciebie zdejmy z siebie hejt, że to miękne to mega hertz. Ja dziś jestem na przedmieściach, na autostradzie, co wiedzie do piekła. W mojej dłoni dynda butelkę. Na playliście nie mam pukania do nieba bram, więc namierzam pukanie i staram się dolecieć tam gdzieś. I niech mi tylko wyjdzie, bo akcje po takich wiadomościach nie prowadziły mnie nigdzie. Dziś wolę lalę, którą jara. Północ i słodzi mi za numer z menem oferuje nocleg i gra gitara. Gra gitara. Gra gitara. Marcin Kiraga, a.k.a. Kirus Emel, co jest? Przynieś butelkę, bro. Się robi.